A, i z tymi drzwiami, ostatnio, kurde, znowu sprawdzałem, znowu widziałem tą ciekawostkę, bo mówiliśmy, nie, że to jest nawiązanie do Silent Hilla 4, te zamknięte drzwi, ale gdzie to jest? Wiem, w grze, w którą miałem zagrać, jeszcze nie grałem, czyli Death of the Outsider. I jest to trzecia część serii Dishonored, właśnie, w Dishonored, w pewnej misji, w jakimś napadzie na bank, trzeba znaleźć właśnie korytarz, który jest ciemny, rozjaśnić grę na maksa i wtedy się zobaczy dopiero te drzwi. Właśnie nie wiem, o co tam chodziło z tymi zerami, ale nie mieszam się. Dobra, jak tam gra? Znaczy nie jest za głośno, nie jest za cicho, mam nadzieję. Czy będzie straszno? No, w parę takich tu elementów było już, że człowiek musiał grać się zmieniać. Ale tylko kilka. O, właśnie o tych drzwiach mówię, które są tutaj na tym. Widoczne przed nami. Aha, okej, okay, można obstawiać w Polsce, ale tylko za zero. Aha, na tej zasadzie i fakty że faktycznie nie da się tak. Nie da się obstawiać, bo. Bo ciul. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu w sypialni. Cóż, tak naprawdę potrzebujemy młotka. Potrzebujemy młotka i w związku z tym potrzebujemy. No i musimy porozbijać parę tutaj rzeczy. A może bym sobie kategorię zmienił. A, zmieniłeś, a to nie, bo ja tego nie widzę, wiesz, Kryształ, bo to sorry. Ja tego nie widzę, bo ja mam tylko aplikację OBS-a. I tutaj no, tylko jest to, co ja zmienię sam. Dobra, słuchajcie, potrzebujemy na pewno tego młotka, ale młotek został w piwnicy, tak? Jeszcze patrzę po prostu, gdzie tu są jakieś. Gdzie tu są jeszcze jakieś lustra, które można by rozbić? Tu na przykład jest lustro, które można by rozbić. To jest spoko. Można kiedyś zacząć grać w Silent Hill. No fajnie. Fajnie. Ojej, dzień dobry. Michał, witam wszystkich. Witałem cię, widziałem wcześniej cię, że przyszedłeś, przywitałeś się. Ja nie zdążyłem się przywitać, potem mówiłem, ale witaj jeszcze raz. Tym razem z Subikiem, dziękuję, dziękuję serdecznie. Za kolejnego suba to już szósty miesiąc. Żółtą, złotą blaszkę dostałeś. Fajnie byłoby kiedyś te Silent Hill ograć. Dobra, tu tak samo jest lustro do rozbicia. Tutaj dalej mamy to pomieszczenie, które w sumie donikąd nie prowadzi. Tak czy siak, musimy zejść teraz z powrotem do piwnicy i wziąć młotek. Ale najśmieszniejsze jest to, że piwnica w tym domu to jest tak jakby osobny kurwa ten. Włączę sobie tutaj ten. A, ktoś zadzwonił dzwonkiem? Ale to chyba ona kiedyś dzwoniła. Jest tam, dobra. Tak, była tam, dobra. Kurier przyjechał, tak. I musimy do piwnicy wejść w ten sposób. Wyciągnąć stamtąd młotek, bo wydaje mi się, że w piwnicy już nie ma luster do rozbicia. Ale to jeszcze. A tu jest naprawdę sporo. Tak mi się przynajmniej wydaje. A dawaj, biegajże szybciej. O. Lekko, lekko szybciej. Ale troszeczkę jest to irytujące, że ten. Tak, dokładnie. To jest troszeczkę przypomina to troszkę PT. To prawda jak najbardziej. Z tym chodzeniem po korytarzach. Okej, okay, tu jest lustro. Ono jest rozbite, dobra. A właśnie, bo przecież my tu mamy jakiś ekwipunek, tu mamy sporo. Aha, żarówki, nie żarówki. No, na zdrowie. Czy ja nie potrzebuję tutaj żarówki wymienić? Działa prawidłowo, to czemu się nie świeci? O, teraz się zaświeciło. Mam. Co to jest? Kompas.
No właśnie, czy ja to mogę, nie wiem, zostawić, czy muszę to trzymać, czy co? Co to było to w ogóle? Może ja żarówkę tu zostawię, bo tych żarówek mam sporo. To jest radio chyba? Upuść. No właśnie, tutaj poupuszczałem parę, może, nie wiem, świecę wziąć lepiej. Przełóż, upuść, przytrzymaj, zbadaj. Użyj, a nie mogę tego włożyć do ekwipunku. Nie, nie pamiętam, kurde, pamiętam, że to sterowanie tutaj jest strasznie broken. Okej, chyba po prostu to zostawię tutaj, trudno. Ale zapalniczkę sobie weźmiemy. Jak to włożyć? A, muszę tak i włożyć do ekwipunku tak. O, właśnie, w ten sposób, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To sobie niech tutaj na razie. A, czekajcie. Myślę, że może da się to otworzyć, ale raczej nie. Tu też jest jakaś kolejna. Dużo tych zapalniczek tutaj, dobrze. Czy coś mieliśmy tutaj w lodówce? Żadnych trupów, dobrze, w pożądalu. Młotek, 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 młotek. Gdzie ten młotek był? Raczej nie bardzo tu. Ale tu jest lustro też. Tu można umieścić świecę. Dobra, to faktycznie byśmy sobie świecę stąd wzięli. Bo tam jest cholera jasna. Tu były świece? Są świece. Tam jest jeszcze jedno lustro w szafie. To najpierw ją obczajmy. Okej. Nie ta. Użyj zapalniczki. Tak, wiem, ale to jakby... To się samo tu ustawia, ok. I teraz. Dobra, jest lusterko. Kurwa, położę tą świecę tam. Ale ten system jest broken, naprawdę. Jak ja mam to podpalić? Teraz, ok, jest, dobrze. Włóż zapalniczkę tu. A tutaj mamy storage, moc znajduje się w magazynie. To tyle to ja wiem. Tyle to ja, moi drodzy, wiem. Jezus, co to jakieś dziwne te... obrazy. To jest, kurwa, dziwny w chuj. Miało być ładnie, nie wyszło. Tu w ogóle kabel od Prodigy'a stoi. Tu w ogóle Jezus na krzyżu. Tu jest Maria z tym dzieciątkiem. No właśnie, pytanie, czy to lustro też można rozbić? Tu jest jeszcze jedna świeca. Chodźmy sobie po tą świecę. Komuś dać bana? No, kurde, nie? Czekajcie, coś, kurde. Coś pokickałem. Okej, dobra. To sobie weźmiemy. Ten telewizor tu buczy, on daje dużo światła, więc ja go po prostu tam zostawiam. Zobaczmy, słuchajcie, czy tu... No właśnie, tutaj się da świeczuszkę dać. I tak, ja ją mogę położyć. Teraz odpalę zapalniczkę. O, i teraz. Nie. O, teraz. Bloody Mary, Bloody Mary. Nie wyszło, dobrze. Weźmy sobie młotek i pytanie właśnie, czy na przykład takie lustro też można rozbić? Nie, tego się nie da. Bo na przykład w łazience u góry też jest takie nadszarpnięte lustro, ale widzę, że tam nic się chyba nie da. Dobra, próbujemy tu. Pytanie, czy tam mi się gdzieś indziej jeszcze... No patrzcie, co za... Bo być może wybiło bezpieczniki w rozdzielniku. Uźwa, no, przeszedł człowiek i od razu jeps. Gdzie te bezpieczniki były? Tutaj. O, dobra, jest. Dobrze, idziemy dalej. Dobra, jeden krok postawiony. Okej, nie, to ja się jednak wycofuję. A gdzie ta żarówka się spieprzyła? Tu jest czujnik dymu. Gdzieś tu było coś, nie?
Ależ totalnie nic nie widać. O, dobra, jest, kinkiecik się świeci. Pytanie, czy młotek tutaj zostawiać, czy zabierać? Czy jak coś, to po prostu tu wróci. Dobra, trudno, idźmy z tym młotkiem. Tu nic. Tu mogę coś działać. Halo, młotek mi utknął. Okej, dobra. Młotek się ewidentnie zrąbał. Okej, przeciskanie się ścianami. Troszkę jak w tym. Tak, fajne jest to, że te przedmioty bazowe wracają. Okej, nie, jest tu młoteczek. Że te przedmioty bazowe wracają, szkoda tylko, że po prostu musimy zawsze iść do tego. Czyli nigdy mu czyżby akcja się działa w Krakowie. A czemuż w Krakowie? A ostatnio był pożar w Krakowie. I to osiedle obok mnie. Ale czujnik, to jeżeli o tym już mówisz, to raczej chodziło ci o smog, a nie o dym. Oh shit, ktoś mi tu kurwa zgasił znowu światło, halo. Nie robimy tak, nie wolno. Dobra, idziemy bez tego młotka, bo... Czy jak coś, to i tak wrócić do tego, nie? Magazynu. Dobra. Jest kolejna zapalara. Wow, oh shit. Młot w magazynie, co tu się dzieje? Pełno krzyży. Jesus Christ. Zbadaj. Co ja mam z tym zrobić? No, upuść to. Okej. Okay. Wygląda na to, że mogę tędy przejść. Jak to było? I gdy weszli na wzniosłość drogi, ich oczom ukazał się las. Krzyży. Las. Czy my tu przejdziemy? Tędy. Jesus Christ. Jeszcze ta figura Jezusa na krzyżu taka spętana. Jakieś normalnie tutaj bezbożniki. O, fajnie, rura z wodą jebła. Uciekamy, zanim nas zaleje. Co ja mam tu zrobić? Tu podciągnąć do góry? Tu jest jeszcze przejście. Jest jakiś mechanizm. Wygląda jak coś, co powinienem mieć. Tak. Otwórz ekwipunek. A było pokrętło, proszę bardzo. O. No, dziwny system transportowy. W sensie myślę, że wystarczyłby jeden zaczep i można by to wciągnąć. Nie trzeba byłoby tak tego wszystkiego związywać tym łańcuchem. No ale ktoś wykazał się małą ilością finezji i dużą ilością łańcucha. Czekajcie, to sobie może odłożę. Nie to. O, prawym. A, okej, dobra. To jest nóż, ale pokazuje, że to klucz. Znajdujesz zakrwawiony nóż. No, super, cudownie, świetnie. Dzięki. Gdzie on jest? Tutaj jest. Korbę zostawiłem. Nie wiem, czy po prostu ten. To irytujące, że nie da się w tej grze biegać. No, dosyć powoli się tu łazi. Korbę zostawiłem, czyli przypuszczalnie kluczowe item. A, to dlatego był klucz. No dobrze. Okej. Okay. W tej grze zamiast skakania jest przekładanie czegoś z ręki do ręki. Aha, jestem z powrotem tutaj. Czyli tam nie wejdę. Natomiast... Co ja z tym nożem sobie teraz zrobię? Co, umyję i nie wiem, jabłko sobie obiorę czy co? Bo tak w sumie to nic mi, do niczego mi ten nóż na razie nie pasuje. Ale go mam. Ale go mamy. Dobra, gdzie jesteśmy? O. Nie działa.
ma inna naprawa, ale to musiałbym właśnie żarówkę najpierw wyjąć. Żarówka nie jest przepalona. Tak jak nie jest przepalona, to czemu się nie włącza? O, dobra. Przynajmniej się lampka włączyła. Wszystko działa prawidłowo. Działa prawidłowo, ale nie działa. Aaaa, fuck! Się kurwa zaśmiała, głupia cipa. Okej, okay, to są te drzwi, co ten. Czy ona właśnie mi rozbiła jakąś żarówkę? Tak brzmiało, jakby mi wzięła i rozwaliła żarówkę. Cudownie, słoik. Tego mi było potrzeba. Tutaj świeczkę tylko. A, z domu słyszę dziecko gdzieś. Trochę się zmienił ten jego dźwięk. Okej, tu się schodzi. Co jest, kurwa? Ej, najpierw mi poczytalność zniknęła, a potem dopiero drzwi się zamknęły. Okej, świetnie. Zgaśmy może to, może schowajmy tą żarówkę. Dobrze. Wracamy po młotek. O, widziałem. Da, dobra, to ja se stąd. A, nie, 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 no czemu? Nie o to mi chodziło. Chciałem podejść do telewizora, bo tam daje dużo światła. To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Muszę zapis automatyczny, poproszę. Jezus, ale ciary mi przyszły, aż mi się zimno zrobiło. Może dlatego, że balkon jest otwarty. To napijmy się pod to. Ciary, masz, bo teściową zobaczyłeś. Nie no. Moja teściowa to jeszcze spoko. Dobra, czy ja mam ten kluczowy item w postaci noża? No ale właśnie, miałem nóż, mogłem zaatakować, nie zaatakowałem. 2 na 10, słaba gra. Lepiej uciekać do lustra niż do świata, bo resetuje pościg. A, faktycznie mówiliście o tym, że to resetuje pościg. Okej, okay, nożyk jak coś to mam. Cóż, bierzemy młotek i chyba pójdziemy do góry, bo z innego tu tak naprawdę nie wskórałem poza chodzeniem i... chodzeniem i chodzeniem. Więcej luster tu... Nie, znaczy nie kojarzę go, generalnie nie kojarzę tu luster w ogóle, nie? Trzeba by tu połazić, poszukać. Ale tak, dobrze, dobrze, że przypominacie, to postaram się pamiętać. No, myślałem, że może tutaj się coś da zrobić, ale nie. Trzeba by obu rąk, żeby to zrobić. Zrobić co? A, że młota użyć, tak, 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 to ja wiem. To jest dosyć dziwne miejsce i tak się zastanawiam, co to ma oznaczać, ale chyba to nic istotnego. A, prawda taka, że my powinniśmy szukać po prostu kolejnych zabawek. Dobra, proponuję iść do góry. Piksele w grze. No kurczę, u mnie na podglądzie wygląda dobrze, ale nie wiem jak wygląda na streamie. No to hop siup. Wracamy na górę poprzez dziurę w ziemi, to jest bez sensu. Zajebałeś babce rentę, się dziwisz, że chce dojebać. No, panie. Nie było wyjścia, no. Z jakiegoś powodu tu nie da się tego zapalić. Świetnie. A ja spierdzielam. Ta, znowu dziecko słyszę. Fajnie. Dobra, wychodzimy. Teraz tak. Pytanie jest, gdzie żeśmy jeszcze luster nie rozbili? Tu było jedno i żeśmy je rozbili.
Musimy przejść przez cały dom tak naprawdę. Tu możemy wejść do garażu. A właśnie, czekajcie. Tutaj coś było, nie? Tak teraz sobie przypominam. Była skrzynka jakaś z Omegą, zamknięta na kłódkę. Nie mamy żadnego chyba klucza. Chciałbym się dowiedzieć, co to za klucze są. Zbadaj. To się nazywa piwnica. A to się nazywa... garaż. To nie. To absolutnie nie. Nie te rzeczy. Gorzej jak ona tu będzie. Ona lubi tutaj być w tym pomieszczeniu bardzo. Czemu to nie wiem, ale lubi. Dobra. O, tam stoi. Fajnie. Okej. I jesteśmy teraz tu z powrotem. A na przykład na wprost nas jest jakieś lusterko. Nie, to akurat było zrobione. A mówicie, że uciekać do lustra lepiej, nie? Czy w sumie wystarczy tak? No, czekajcie, bo ja się plątam cały czas po tej samej części domu. W tym wypadku. Aczkolwiek... nie pamiętam, jak jest... tutaj, szczerze mówiąc. Tak, to wszystko pozamykane. Przejdziemy sobie jeszcze tam. Wydaje mi się, że tam jest już lustro jedno w tym salonie takim. A co jest tu? Tu nie ma. Okej, uciekam, 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 uciekam. Nie mam gdzie tego schować. O, już się trzy, szybko. Posiedzę se tutaj, przy tych szumach. To te gadające sprzęty chce takie produkujące GD. Tak, tak, dokładnie. Siemano, szarobury. Cześć, cześć, cześć. Okej. Chyba jest w porządku. Ale tak, ja mam tutaj, kurczę... no właśnie, dwa, jeszcze ten kompas. Nie. Tu mam jedną kasetę. Może odtwarzać. Kurwa, wiem, co to jest, co może z tym zrobić, ale... muszę gdzieś tą zapalniczkę chyba odłożyć. Weźmy ją, zostawmy tutaj. O, idealnie. Może odtwarzać kasety. Możemy tak zrobić? Ja nie wiem, czy to jest kaseta magnetofonowa? Nie, to jest magnetofonowa, to nie to. Chodźmy, słuchajcie. A, idzie. Stary zegar. Jest jakaś szafa. Pierdolę, chodzę tędy. Chodź, 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 chodź. Nie, no chyba se jaja robicie. Chyba se jaja robicie, no. Babce włącz TV Trwam. No kurwa, chyba tak trzeba zrobić. Ale po prostu... za gruba dupa. Nie, bo normalnie się wchodzi przez lustra, ale tutaj zaraz za lustrem jest zejście w dół i trzeba kliknąć, żeby on zaczął schodzić w dół. Czego nie ogarnąłem, chciałem to po prostu tam przejść i tyle. Oj, Boże, Boże, Boże. Babcia da... Boże, z babcią już rozmawiałem, już bez przesady, no. Babcia nie przywitał. Kurwa, dalej jesteśmy tu, ale dupa. Dobra, szybko. Biorę ten młotek, spieprzam stąd, bo tutaj się nic więcej nie dzieje chyba. Gdzie ten, kurde? Gdzie to było? Tędy. Tędy i tędy. No i widzicie? I to jak tutaj, trzeba kliknąć. Jest ta taka strzałeczka, że to jest przejście. Ale gówno.
film o to twój Mjolnir, możesz go przyzwać jak Thor? No nie wiem, raczej on zawsze wraca do tego samego miejsca, czyli tego magazynku całego, gdziekolwiek bym go nie zostawił na chwilę, to on siup i gościa nie ma. Ej, znowu tutaj, dobra. To nic, idźmy tędy, chociaż mam wrażenie, że kuchnia jest najbardziej nawiedzona, a czy jedną z najbardziej nawiedzonych pomieszczeń. O, właśnie, już jakieś oddechy słyszę. Jest właśnie ta jebana kuchnia. Ciekawe czemu? Bo baba przy garach musiała siedzieć. Żarty. A, nie tak. Upuść to. Tak, tak, tak. Czeka przy drzwiach. No, jasne. Wypierdalaj. Okej, zdążyłem. Nie mogę zrobić automatycznego. Zaraz ręcznego. Ani automatyczny zapis się nie działa, ani ręczny zapis nie działa. No kurwa, fajna sprawa, nie? O, tu mogę zapisać grę. A, ciul, zapiszę tu. Ta. Cudownie. Ile mamy? O 16%. Fajnie. Co to? Oh shit. Coś zjebałem. Dobra. Co się z nimi dzieje? Jak je ściągam, to się bugują strasznie. Przetrzymaj, zbadaj. Upuść, obróć. Kurwa, nic tu nie działa. W sensie te kontrolki, które są wypisane, one bardzo często po prostu nie działają. Mniejsza z tym. Dobra, ciemno tutaj jak w dupie. Na szczęście mamy... O, z jakiegoś powodu nie da się tego tu zapalić. Fajnie, cudownie. Okej, tam są drzwi. Okej. Jakaś galeria tutaj widzę, sztuki. Jaki chuj, co to jakiś... czarny, zmiennokształtny kształt, który nam słońce przesłania. Czy to jest jakiś dziwaczny efekt graficzny, którego chyba nie przemyśleli. No bardzo ładne zdjęcia, fajnie. Super. Ja wiem, co to jest! Ja wiem, co to jest! Pamiętacie, to jest takie pomieszczonko, tam przy pokoju dziecięcym i są trzy obrazy, na które możemy patrzeć i musimy znać ich kolejność i teraz je tutaj powiesić spośród tego, co leży na ziemi. No dobra, to mamy przynajmniej jedną zagadkę, którą będziemy w stanie rozwiązać. Teraz musimy tam wrócić i iść do góry. Ale niebezpieczne jest to przejście zaraz za lustrem, bo... Nie, że wiecie, technicznie można spaść i zginąć. Tylko po prostu... chcesz uciec, za to dupa, nie możesz. O, a i tutaj musimy wejść. Proszę bardzo. I mamy... spójrz, zakończę, mogę to przybliżyć jakoś czy coś? Nie mogę. Dobra, wszystkie wyglądają jak pewne stadia psucia się jabłka. Ale tak, po prawej mamy tak by... Trochę wygląda to jak postać, która jednocześnie ma twarz i balon zamiast głowy, czy coś takiego. No ale widać taką ewidentną twarz. To wygląda jak takie znowu psujące się jabłko, ale... przypomina to tą taką roślinkę, co w Mario była, jak wyskakiwała z rury i chciała nas dziabnąć, nie? Tylko wiadomo, tu nie ma kolorów. A po lewej mamy jakieś chuj wie co, jakieś kurwa, jakieś bohomazy, czarne i białe, właściwie ciężko określić, ciężko to nazwać, to jest po prostu plama, czarna plama z białą plamą nad nią, fajnie, także możemy iść, zrób sobie zdjęcie, takie rzeczy to ja zapamiętuję, czarna plama z białą plamą po lewej, na środku była roślinka z Mario, a po prawej był ziomek z balonem zamiast głowy. Ajże, stara babo, nie otworzę ci. Jesteśmy przy tych obrazach. Gramy sobie znowu w grę Wizerz. Także to, co ostatnio... ostatnim razem, jak Martyna robiła rajda do mnie, to graliśmy, zaczynaliśmy grać w tą grę. No teraz znowu w nią gramy. Także horror. To powinno być tu. Tego jestem pewien. Tak. Tylko tutaj jakby przedmioty w grze są strasznie broken i pójdźmy młotek, że jak mi gdzieś wróci, to będę niepocieszony. Okej, jest.
To jest ten czarny Bahamas z białym Bahamasem. Po prawej miał być ziomek z parasolem zamiast głowy. Wydaje mi się, że będziemy musieli go gdzieś odnaleźć, wiecie. Czy balonem, czy parasolem, to już mniejsza z tym. Wydaje mi się, że będziemy gdzieś go musieli też odszukać. Nie, przepraszam, nie to, tylko ta. A, tu się nie da zapalić, ale dobra, to jest ten ziomeczek. Boże, zostaw te przedmioty. To jest ten ziomeczek, no mówię, taki ma... Niby jest twarz, a niby ma jakiś parasol, czy balon, czy coś. Boże, jakie te oczy są smutne, jak ten kot ze Shreka normalnie. Ostatnio Shreka 2 oglądałem znowu. No, ale nie, pewnie się też zrąbało nic. O, okej, dziękuję bardzo. Bez Big Eva wchodzi. Dziękuję bardzo, Tysiu, za biciki. Bardzo mi miło. No słuchajcie, jak kurczę Martyna zaczęła, to jeszcze blaszkę wam pokażę. Jeszcze tutaj Krzysztof poprosił o ukazanie blaszki. Ostatnio był taki fajny pomysł, żeby nakleić tutaj naklejkę z napisem True Metal, ale... bo taka naklejka była na zabawce, ale się okazało, że to potem, że to nie jest naklejka, tylko to jest takie przetłoczenie. Ale jest, proszę bardzo. Blaszeczka. Ta jedyna. Jakby... Upiekam ci chleb. Dziękuję za chlebek. No Impost już takich nie produkuje, wiecie, to jest rarytas. Kiedyś to było w każdej kopercie, a teraz już tego nie ma. Za kolejną wodę też dziękuję. Wezmę sobie tutaj, już poodbijam. I blaszkę również. Gówno widać, że chyba, że nic tam nie... Aha, że tak, no to jest taka metalowa blaszka, ale faktycznie jakby, żeby ją pokazać... A czy tu jest... jest... O, może tak. Musiałbym wyłączyć... O! Upiekam ci chleb. Proszę bardzo. Impost. Bardzo, bo to jakby samo to... to, co tu jest wydziergane, jest naprawdę ledwo widoczne, nawet oczami takimi. Nieuzbrojonymi. O, proszę bardzo, jest Impost. Jest, no co, tu jest jakaś infolinia, jest adres www. Usługi pocztowe, no właśnie. No bo to w ogóle był taki, jak Impost wchodził na rynek, no po prostu kwestia tego, że Poczta Polska miała monopol na o Jezu, nie ta kamera. Miała monopol na paczki. Znaczy nie, na listy, przepraszam, no i właśnie, no nie mogli usług pocztowych świadczyć, no więc, znaczy nie mogli być pocztą, to tak coś wymyślili. Dobra, ostatni obraz, co tam było? Tam było też zgniłe jabłko, coś to wyglądało jak roślinka z tego, z Mario. Wydaje mi się, że pewnie trzeba będzie tam zajrzeć do tych, no to są jakieś ludziki, to nie to... To nie to, a takie troszeczkę niby jakiś Beksiński, jakieś coś, ale nie do końca. Dużo zdublowanych widzę z tych obrazów. Tu też jest ta pani. Tu też te ziomeczki. No, trzeba pewnie będzie wejść do, bo tutaj też tego nigdzie nie widzę. Idziemy do tego pierwszego pomieszczenia. I to będzie ten obrazik. No i co tu jest? Gówno tu jest jakieś. No mówię, popsute jabłko. Połowa tego obrazu wygląda jak popsute jabłko. Teraz nie widzę drzwi nawet, bo obraz mam przed twarzą. Okej, dobra. Uff. Bo, drzwi się otwierają, normalnie jak w Wolfensteinie. W tym oryginalnym. O, świetnie, tutaj ktoś sobie leży... Z tej osoby został tylko cień? Myślałem, że tam jest jeszcze jakaś twarz. Ale to nawet nie jest twarz, to jest brudne łóżko. Cień osoby. Brakuje worka do kroplówki. Boże, nie ma takich rzeczy. Okej, czy zapalę zapalniczkę? Nie, nic się tutaj nie da zrobić. No dobra, no to mamy kolejną zagadkę nierozwiązaną. Znaczy częściowo tylko rozwiązaną. Teddy z persony czwartej jest w takim pewnym momencie taki płaski. Boże, ten co znowu z tą personą. Nie będę w to grał. Nie, tam za dużo chyba byłoby, wiecie, kombinowania. Dobra, no nic. Ja mam worek, chcesz? Dawaj, Ola, śmiało.
Dawaj przywieź. Nie no, trzeba po prostu lecieć do... A, czekajcie, a młotek? Jak chyba wyjdę z tego miejsca, to mi chyba młotek zginie. Zniknie. Albo już zniknął, cholera go wie. Dla mnie to wygląda jak rozjebany rejestrzałem z shotguna, taka luźna sugestia. No, no, no generalnie wszystkie no tutaj na przykład jest taka pani... mało żywa. Upuść, nie, upuść to. Zapalniczkę to ja biorę. I gdzieś tu jebłem młotek wcześniej. Ale mi się wydaje, że tego młotka to już nie będzie. Że prawdopodobnie wrócił sobie z powrotem do piwnicy. To jest strasznie upierdliwe, bo trzeba łazić do tej piwnicy non-stop. A z zapalniczki tak mi nic. No, gdzieś tutaj zostawiłem. Ale nie ma. No nie ma, no trudno. Młotek do magazynu, no dokładnie. Tak też przypuszczałem. Nie spodziewałbym się po tej grze nic innego. No, znaczy tak, no trzeba by jeszcze, jak słyszę Persona 4, to myślę tak, o fajnie, to jeszcze kilka innych gier do ogarnięcia przed tą Personą. Albo po prostu zaczniesz ogarniać coś i masz takie, okej, nie wiem co się dzieje. Tu się świecą jakieś takie światełka, tu się jakieś żarówki odbijają. Tu się buja. No to co? No to znowu po młotek, no bo co zrobimy? Nie przechodzę przez to pomieszczenie, bo go nie lubię. Baba stara dzwoni znowu do drzwi. A my nie otwieramy, udajemy, że nas nie ma. Persony mają oddzielne historie. Aha, okej, okay, dobra. A to co takie jest? Nie, Persona to jest co innego. A jest to, jak się nagryzywa ta gra? A nie, to jest Kingdom Hearts czy coś takiego? Jak się nazywa ta gra, gdzie są postacie z Disneya? Stara baba upiekła ci chleb. To by było nawet spoko, nie? Wiecie, kurwa, zaraz... Tak, Kingdom Hearts, no. Wszystko zaraz pójdzie w górę. Trzeba będzie sobie samemu chleb przypierdolić! Piotrek wziął i przypierdolił. No, dziękuję bardzo serdecznie. Dużo ładnych bicików. Taka okrągła liczba, 1227. Bardzo takie lubię. Tak, no, najbardziej pojebaną fabułę ze wszystkich gier ever. Mówisz o Kingdom Hearts, czy o Personie, czy o tym, w co gramy? Nie, myślę, że widzę, że nie jest hardkorowo, fabularnie napisany. Okrągła liczba, fuj. No, panie, takie najlepsze. Zobacz sobie, jak te. Zobacz sobie, po ile są te. Po ile punktów się wykupuje różne rzeczy u mnie na czacie. To dopiero są okrągłe liczby. Dobra, i z powrotem tutaj. A pierdoło jedna, chodzi o cholerne drzwi, no. Idziemy. Ale właśnie to jest strasznie irytujące. Non stop się muszę wracać do tej pieprzonej piwnicy, tylko żeby wyciągnąć młotek i znowu wejść do góry. Idźże chłopie, no ileż by można patrzeć w otchłań. Nie, wiem, że o Kingdom Hearts mowa. No wejdź, jak tam kurde Goofy i Kaczor Donald biegają i strzelają jakimiś laserami czy czymś tam. Trzymaj się, Alkon, dzięki bardzo za wizytę. Do usłyszenia, zobaczenia następnym razem. Młotczana piwnica. Tak, no schodzę tam tylko po ten pieprzony młotek. Muszę łazić po tym domu, a taka prawda, że bardzo powoli się tutaj chodzi. Okropnie powoli się tędy chodzi. No, baba się próbuje cały czas dobić, ale dobrze, bo trzymamy ją na dystans. W sensie ona tam cały czas siedzi za drzwiami. Okej, okay, tu się nie da. A popatrzcie, tutaj za drzwiami nawet jest lusterko. To by się spodziewał. Nie jest zbyt długie przebywanie w ciemności. Tak, wiem, ja się tylko zastanawiam, czy młotek zostawić, czy będę musiał z niego po niego znowu latać. Okej, okay, raczej młotek będzie potrzebny tylko do rozbijania luster. Spróbujmy go tutaj zdeponować. Przy kiblu. I miejmy nadzieję, że stąd nie zniknie. A jak tak, no to trudno. Dobra, idziemy. Kurwa, młotek znajduje się w magazynie. No przecież mnie szlak trafi. Znowu. Ty, a ja kojarzę to pomieszczenie. Byliśmy tutaj już, czy nie? Okej. Okay.
Jest i kaseta. To jest zmiania. Czy mogę tutaj użyć... Nie daje się z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu się nie da. Dobra. No to starą metodą. Wchodzimy do różnych miejsc tyłem. Okej, wygląda na to, że po prostu... Okej, gra to tak przewidziała, że będzie ciemno i wchodzimy i z powrotem jesteśmy w tym samym miejscu, czyli takie... Takie wiecie, no nic tutaj się raczej nie da zrobić, chyba że będzie jakaś, nie wiem, sekwencja, pójdź w lewo, potem w prawo, potem trzy razy na wprost i wtedy, ale może nie. No to tak naprawdę kasetę tylko słuchałem, odszukałem. Nie przypuszczam, żeby cośkolwiek więcej było, ale mamy teraz dwie kasety. Może spróbujmy je odsłuchać, okej. A tak, to jest lustro, dobra. Czemu wiecznie musi zabierać ten młotek? Dobra, gdzie się odsłuchiwało? Może po prostu wyciągnij nianie i użyj tutaj. Aha, faktycznie, bo ja mam radio do niani, masz rację, kurczę, no. O tym zapomniałem. Nic to chyba nie daje. Są zegary bez wskazówek. No bo jest baby monitor, ale to nic nie daje. Bo to musisz non stop trzymać, żeby nie zniknął. Ale kurde, no ciężko, bo młotek cały czas trzeba trzymać. Coś podnoszę i taki... Do dupy. No dobra, nic tu się nie wydarzyło. Myślę, że nie do końca wiem, po co mi ta niania, no ale niech będzie. Tak samo mam kompas, nie wiem, czy kompas kurde wyrzucić, czy nie, no bo chyba już nie potrzebuję kompasu, był potrzebny w jednym miejscu. A ta, tu jest kolejne lustro. Co ja teraz miałem zrobić, co ja znalazłem? Chciałem odpalić... Tutaj mamy, proszę bardzo. Działaj. Odsłuchajmy, co jest na kasetach. Of severe psychosis. She loses contact with me for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. Ooh. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day, she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Mhm. O nie, demencja przejebana sprawa. I tutaj... Teraz ta? Dolores now has moments of severe psychosis. Nie. Aha, bo to weszło jako ostatnie, czyli teraz ta kaseta jeszcze. I now fear for the baby. She has become obsessed with him. She says she can always hear him cry over the baby monitor. Mm-hmm. Even when it's off. She has trouble differentiating him from the dolls in the house. Once she threw a doll away, realizing it wasn't the baby. I am horrified at the idea that she might do the same to the baby, thinking she's holding a doll. I've got rid of all the dolls in the house, and now she keeps on calling him, never remembering where he is. No? I have to keep a constant eye on both of them. The only time I can get some work done is when she's sedated. Za chwilę ci powiem, ale nie słyszę nic. It feels like a nightmare. Okej, no niestety, no tutaj tak naprawdę jakby cały ten horror się też rozgrywa o to, że po prostu kobieta była chora. Poczekajcie chwileczkę.
Dobra, już jestem. Czy tak naprawdę możemy te kasety tutaj zostawić? O, właśnie, idealnie. Ile ich tam jest? Trzy? Trzy tylko były? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że wszystko... Albo nie, jeszcze jedna chyba... Bo jeszcze jedno miejsce jest na te kasety. Tutaj nic. No dobra, no znaleźliśmy kasetki, ale tak w sumie to nic więcej. Idziemy po ten młotek. Czyli muszę młotek trzymać... Tak, jeżeli przejdę przez lustro, to wszystko, co... Wszystko, co zostawiłem za lustrem... wszystko, co zostawiłem za lustrem, po prostu idzie się kochać. Także idziemy znowu po młotek. No cóż. Kurde, i ona cały czas dzwoni do tych drzwi, uparta, nie? Jak jebany akwizytor. Czyli musimy jednak tak nosić ten młotek, póki go po prostu nie będzie konieczność go wyrzucić. I tyle. Ale troszeczkę to upierdliwe. Chłop nie wytrzymał, że babka myślała, że on chce ją zabić, to ją zabił, bo nie wytrzymał. No, nie wiemy, jeszcze chyba się dopiero dowiemy, tak? Na razie mówił tylko, że po prostu no, jest to przerażające, bo musi się zajmować kobietą z demencją, małym dzieckiem i ten, bo tak, bo to jest jakaś starsza para. Oni byli jakąś starszą parą i to dziecko to taki totalnie łód szczęścia, nie? A tu nagle jeb choroba dopadła tą kobietę, tą jego żonę. Znowu idę w złą stronę, czyli mamy iść tu. Totalnie źle poszedłem. Tutaj mamy iść. Tu i tu, dobra. Hej, znowu moteczek i znowu... Idziemy tu, idziemy tędy. Dobra, nic tu nie widać, ale wiemy, że tutaj jest dziura w ziemi. Ty. Dobra. Co się zapętla? W sensie mówisz teraz o grze, czy tam... Bo tutaj widzę jakieś dyskusje na temat studiów idą. Jeżeli chodzi o grę, no to po prostu... tak jakby... Dom jest podzielony na dwie lokacje, plus te wszystkie inne takie dodatkowe za lustrami. Ale są faktycznie dwie lokacje i po prostu do nich trzeba przechodzić właśnie no, w taki dziwaczny sposób troszeczkę. Nic na to nie poradzimy, jest to troszeczkę... Pierdliwy. O, świetnie, baba tam stoi. Jakieś postępy w tym horrorze od ostatniego streama? Są lekkie, ale tylko lekkie. Na razie nic jakoś szczególnego. Na razie tam... Na razie się wkurzamy na to, że musimy cały czas... Aaaa, fucking hell! Boże, zapomniała się ubrać, ale to było przerażające. Ona wygląda trochę jak Tytan z Shingeki no Kyojin, nie? Jesus Christ. Okropne, idziemy stąd w pizdu. No, dopiero co mówił ostatnio, że czasem zapomina się ubrać. No i kurwa, zapomniała się ubrać. Boże święty. Tak, były cycki, no nie takich się spodziewałem. Nie takich chciałem zobaczyć, dobra. O kurwa, tam była pod tym jeszcze. Jebana. Dobra, gdzie mam jeszcze jakieś lustra? Ej, przecież no tak, jestem głupi. W tej sypialni głównej jest lustro. I ono wygląda, jakby miało być pierwsze rozbite, a dopiero je rozbijam. Ale to tak, wiecie... Nie da się rozbić? O nie, tego się nie da rozbić. A to dziwne. Okej. Tak jak ostatnio byłem w tym escape roomie. Co żeśmy połowę escape rooma z kumplem zrobili, kurwa... Przykuci do ścian, zanim sobie przypomnieliśmy. Znaczy nie, ta kobieta przypomniała, że... Ej, przecież macie klucz obok siebie. Tak, kurwa, faktycznie... Okej. A tu się co odjebało?
Znowu jakieś kluczowe noże mamy. Plakietka. O, to ten worek do kroplówki. To dobrze. Okej. Jeżeli to jest George, to nie wygląda, żeby to George ją zabił. Raczej wygląda to, że brakuje jakiegoś noża. Proszę bardzo. Masz, jakby... Zwracam ci nóż. Tutaj pasuje, tak? Świetnie. Co, jak wsunę to ten? Wstanie czy coś? Boże, ten zarost. Oj, wypuścił klucz. Z napisem kocham cię. Czy to klucz do mego serca? Ej, ale ten zarost po prostu jak jakaś taka trawa w jakichś starych grach. Taka sprite'owa. Znajdujesz mały klucz z napisem love. Lepsze. W sumie nie przeszukuję w ogóle szuflad w tej grze, ale jakoś mam wrażenie, że te szuflady to są tylko tak na sztukę. Okej, tutaj po co mi naprawić żarówkę? Okej, biblioteczka. No się, to wygląda jakby tu dało się przejść. Okej. Nie, miałem wrażenie, że ja nie jestem ludziem, tylko jakimś stworzonkiem, które nie mogło normalnie otworzyć drzwi ręką, tylko musiało tak twarzą popchnąć. Okej, i tutaj musimy to otworzyć kluczem. Może to będzie ten klucz? Ależ owszem, tak. Okej, na szczęście mamy... A, to są żaluzje tam. Mamy jeszcze lodówkę. Szafę. Kolejna chmurka do karuzelki, dobrze. Znaczy ta zabawka. No i właśnie, tu jakieś łapska są. O, jest więcej kroplówek. Znaczy worków do kroplówek. I wszystko jest trochę nieświeże. Trochę się muchy się trochę zalęgły. Zacięło się, no to ja kurwa pomogę. Nie? Może łom tu potrzebuje. Ej, no ewidentnie coś tu trzeba. I teraz, bo przyniosłaś, dziękuję bardzo, dziękuję Ola za te worki do kroplówki. Jesteś kotem z młotkiem, aha, z łotkiem. Dobrze, że nie jestem włotkiem. Ej, dobra, no to zacięło się. Przypuszczam, że tu trzeba łom przynieść, który jest w piwnicy, po który znowu musimy pójść. O, siema. Jakby... Ja tylko klucz potrzebowałem, nie chciałem ci wkładać noża, myślałem, że należy do ciebie. Mordo. Mordo nie. Cześć. Kurwa, zacięło się. Ewentualnie mogę mu jebnąć zawsze, nie? Okej. Muchy poszły, może on też poszedł. Okej, dobra. Przeczekałem, gościu poszedł. Jesteś wolny! Okej. Właśnie, ja tu mam jeszcze jakiś safe, ale kurde, safe'u to ja nie wiem co. Ty! Kurwa, bo czekajcie, ja mam jakiś pogrzebacz przy sobie, ale nie, łom jest na pewno w szafie w magazynie. Ale mam jakiś pogrzebacz. Nie można tego tutaj użyć. Szkoda. Niestety, nie, przypuszczam, że łom trzeba tutaj użyć. Dobrze. To... A, spierdzielaj! Ej, ta baba jest coraz śmielsza. Normalnie sobie tam stała za tym. Stała sobie tam cipsko, no. Mam ci jebnąć? Poszło. Dobra, wystraszyła się. Zza węgla się wychynęła, no. Ile mam tych pieprzonych zabawek?
Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwie. Mój Boże. To już to wpizdu dużo. Czemu tego lustra się nie da rozbić? To jest takie dobre lustro do rozbicia, a nie da się, no. Smutek w chuj. Dobra, czy tutaj w pokoju dziecięcym jest jakieś lustro? W sensie ja wiem, że ona tu wchodziła, ale... Boże, wszystkiego tutaj można wystraszyć, łącznie z tym, że światło ci się przesuwa po młotku. Ej, tu jest jakieś... Tu są drzwi, też zacięte. Czy ja te drzwi widziałem? Wcześniej, czy teraz się dopiero pojawiły? Zacięło się. Ej, nie kojarzę tych drzwi, ale to... Czy to nie są drzwi do tego pomieszczenia z tymi obrazami? I ta lalka tutaj jest trochę przerażająca, no ale... Co zrobisz? Dobra. Wychodzimy stąd. Gdzie są jeszcze jakieś lustra? Bo tu nawet to w łazience znalazłem. To jest tylko szafa. Tu znalazłem A właśnie, do tego lustra miałem iść, nie do tego lustra miałem. Teraz muszę znaleźć lustro, do którego miałem dostarczyć worek. Nie mam pojęcia, na co patrzę. Ona nie żyje, co tam się dzieje? Okej, fajnie. Tu mamy jakąś szafę. Tu nic nie ma. Weźmy sobie może zapalniczkę, bo tak totalnie nic tu nie widać w tym miejscu. O, właśnie. Tak znacznie lepiej. To ona czasem tu się chowa za tymi pudełkami albo pod łóżkiem. Dobra. Ktoś pamięta, gdzie ten worek był? Ja już zdążyłem zapomnieć. A wiem, na dole w saloniku. Zgaśmy to. Oj, chyba mnie goni. Dobra. Wyjebane. Ej, przechodziła tam, czy mi się wydawało? Nie, to tylko to odłamki szkła takie są. Ej, zawsze jak próbuję się tu zbliżyć, to ta pinda tutaj musi wyleźć, no. Tak, to było tu i to było tu. Dobrze, mamy worek. Tak, dzięki kokosałkę już też ogarnąłem. Schowajmy sobie to tutaj. I woreczek poproszę tu. Skabowy. Z. Okej. Okay. Wziął, wystraszył. Dzięki bardzo, Piotrek, za kolejne bicy. 19. Dzięki. Skabowy wszedł. No i proszę bardzo, mamy słoneczko. Ej, brakuje nam ostatniej rzeczy. Do karuzeli. A mi się już skończyły pomysły. Idealny timing. No dokładnie, nie? Zaczął znikać ten cień i... Dobra. Dobrze. Gdzie się co włączyło? A wiem gdzie. A, teraz się tu włącza. Idziemy do pokoju u góry, tak? Idzie w chuj z tym. Do pokoju i zostaje nam ostatnia rzecz. Co my jeszcze musimy? Już nie kojarzę, gdzie co może być jeszcze. No niestety, jeszcze jednego brakuje. Okej, okay. No właśnie, ale jest parę takich rzeczy, gdzie no na przykład mamy klucze tylko do garażu i gdzieś tam. Nie mamy klucza wiolinowego, znaczy klucza, wiecie, takiego do pudełka z kluczem wiolinowym. Ani klucza z Omegą. O, tam se stoi w tym. Spierdalaj. Ej, w ogóle na zewnątrz jest... Na zewnątrz pada i jest noc, a w tym jednym pomieszczeniu. To jest jedyne pomieszczenie w domu, w którym jest światło. W sensie, to jakby dzień za oknem, nie? Klucz wanilinowy?
Ktoś jakieś pomysły ma? Bo tak szczerze mówiąc, to kurde. Tak, to jakby ta Lisa Speedy stała jeszcze śmiech z radia. No, tak, no inspirowane było Pity. No wiecie, to nigdy nie do skutku nie doszło. Postanowił to wykorzystać. Idź. No właśnie, no, VHS-ów to tutaj w ogóle nie znalazłem. Tylko te kasety. No chyba, że po prostu ten setting jest cały i tak do tego samego... Ja prawidłowo. No bo w końcu w tym domu się rozgrywają trzy akty, tak? Czy podniosłem dziecko z łóżka? Dziecko z łóżka? Nie, nie ma żadnego dziecka w łóżku. Weź łom i otwórz drzwiczki. O, to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł, że... Znaczy, o, ja tak zakładam tylko, że ten łom... Iść podnieść Andrzeja, może to coś da. Faktycznie, to jest to jakiś pomysł, zawsze. To już, tu już zrobiliśmy wszystko. Find the restroom that has the hole in the floor that lets you teleport back to the first and second floor. No tak. Then fall through the hole, go through the corridor and then the mirror will get back to the first floor. Move up to the stairs to the left and head back to the progress room. Enter the mirror and progress room and take the baby from the crib. A, to dziecko. No to tak, to tam jest, owszem. To możemy tam pójść. Ale akurat schody są na prawo, a nie na lewo. Od tego miejsca. Tyle wypieprzy ten młotek, bo mi to na nic. To wie, ale ja już tu byłem. Dziecko z kołyski. No to kurwa, to kołyska to nie jest. Ja je klikałem już. Ale tu nie ma żadnej kołyski. Enter the mirror in the first room and take the baby from the crib to in the mirror. Middle of the room, you need two hands. Co jeszcze raz? Enter the mirror in the progress room and take the baby from the crib in the middle of the room. Ona jest dalej zawieszona, ale ja jeszcze nie mam ten, bo Mag, czy ty czytasz mi coś, co wiesz, jak już wszystkie te dziabongi do tego? Nie, nie mam wszystkich zabawek. Właśnie dlatego mówię, ja już tutaj byłem, ale ja nie mam wszystkich zabawek, brakuje mi jednej. Brakuje mi niestety jednej zabaweczki jeszcze. Boże święty. Twoja, Ola, twoja interpretacja gospela mi się bardziej podoba, tak naprawdę. Bardzo fajna, bardzo fajna. Właśnie to jest problem, że ja jeszcze nie mam wszystkich zabawek. Nie mam pojęcia, gdzie może być jeszcze jedna zabawka. Może, faktycznie może być tak, że weźmiemy ten łom i może za tymi drzwiami coś będzie, albo po prostu tak one są na sztukę. Nie mam pojęcia. Jakie zabawki już mam? He, to musimy się tam wrócić. Na pewno mam chmurkę, bo ją zdobyłem teraz na samym końcu. A spierdalam stąd. Elektroniczną mianie? Nie, ewidentnie nie mam tej jednej zabawki. Mam chmurkę, mam gwiazdkę, mam słoneczko i mam kurwa penisa. No, ale nie, to jest chyba rakieta. Albo jakiś klucz. Albo penis. Coś w tym rodzaju. Ale jestem kurwa debil, przecież jest ten, jest safe tutaj. 50, 373, przecież jest safe. Czemu ja kurwa nie ogarnąłem tego, że jest safe, do którego możemy, gdzie ten safe cholera był? Gdzie jest to pomieszczenie? Tu. Ale
Ale nie, to jest safe na klucz. A nie na kod. No to przy tym dziecku w kołysce ma być księżyc. E? Zastanawiam, gdzie jest to pomieszczenie? Znaczy, jo. 50373, ja to wiem, tylko że... Do czego mi to? Nie, to jest kuchnia. To będzie niżej kuchni, bo popatrzcie, tu jest wejście do kuchni. Tu i tam. To to będzie w kuchni. Tak, dzięki Kiro. Nie, to mi w kołysce przy dziecku ma być księżyc, ale kurwa w kołysce? Bo jakby... Tam, gdzie byliśmy przed chwilą, to nie jest kołyska, nie? Jakby zgodzimy się ku temu, że to nie ma nic wspólnego z kołyską, tak? On po prostu wisi na jakiejś pępowinie. Wziąć dziecko, zdać stary be. Panie, kurwa, tyle to ja wiem, bo mi stara baba powiedziała. 2, 1, 3, 7. Pytanie, gdzie jest ta kurwa ten księżyc? No to mi nic nie podpowiada. W kołysce przy dziecku ma być księżyc. Ale tam, gdzie byliśmy teraz, tam jest jakaś kołyska w ogóle? W tym progress roomie? Mag, jakby za bardzo. Przestań. Stop. O, świetnie. Dobra, chwila. To nic nie będzie z tego. Enter the room, the last behind the counter, and enter the doors, give her child, the Jesus figure on the right, cross, check the middle of the cross. Aha! To najpierw mam oddać dziecko, a potem... Nie, no bo chwila, bo coś jest nie tak. Jakby mam mieć wszystkie zabawki, żeby wziąć dziecko i wziąć i dać dziecko, żeby dostać zabawkę? Kurwa, nie rozumiem czegoś. Okej, okay, to nie jest kurwa, to nie jest kołyska, to po pierwsze. Po drugie, nie da się dotknąć tego dziecka. Ja już go wcześniej brałem, ale... znaczy starałem się, ale... I coś tu mu wziąłem, jakąś kulkę miał przy sobie, szklaną kulkę i coś ją rozbiłem i coś z tej kulki było, chyba. Natomiast w tym momencie no nie jestem w stanie go kliknąć, ani wziąć, ani nic. Czekaj, Ozilas coś jeszcze pisze, że co? Ostatnie nie zrobiłem lustro, gdzie ciemny korytarz był. A sprecyzujesz Ozilas, bo kurczę... Jeszcze jakieś lustro ostatnie jest nierozbite? Czy jest niezrobione, bo może... Bo są takie lustra, gdzie po prostu wchodziłem i takie, aha, dobra, tutaj w sumie nic nie mogę zrobić, także elo. Tu nie było nic. No, że znowu ona. Stoi tam. A tu jest dużo światła, to sobie tu postoję. To lustro, gdzie były zegary i próbowałeś to mnie nie włączyć, chyba w łazience to lustro było. Okej, okay, ale tam byliśmy nianie tam, tak, to było w łazience, ale włączałem tam nianie i ten. Mam kompas. A kompas mi sobie w czymś pomoże? No kichuj wafel. Świetnie, zasilanie padło wszędzie.
To i tak idziemy do rozdzielni, bo kurde mol. Boże, te dźwięki, lasagne, ja dorzucę dyszkę, taki pusty pasek, nie był, dziękuję bardzo. Ja go dopiero dzisiaj ustawiłem, także dzięki, dzięki serdeczne. Te dźwięki były przerażające. Dobra, idziemy i tak do rozdzielni, bo jest ciemno w pizdu. Na razie kompas popierdala. Jesteśmy w korytarzu takim przejściowym między poziomami. Aha, okej. Nie no, kompas mam. No nie no, nie rozumiem tylko styl ten. Skąd mam niby wziąć to dziecko? Jak to dziecko tam jest? No jakby to co jest napisane, to co przeczytałeś, w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nie? A to tak standardowo jest w grach. Dobra, tutaj damy tak, tu weźmiemy sobie tak. Gdzie ta jebana rozdzielnia teraz była? Kto mi powie? Tu nic nie wiem. Tu jest znowu z tą lodówką. Tu była rozdzielnia. Trzy razy trzeba kliknąć, żeby się to odpaliło. Ale okej, dobra, to mamy zrobione. Dobra, chwila. Jeszcze raz sobie przestuduję, co to jest. Co tam mi mag napisał. Okej, znaleźć łazienkę z dziurą w ziemi, tu gdzie jesteśmy, tak, przenosimy się z powrotem. Przeskakujemy przez tą dziurę, zostajemy obok baby, tak? Przechodzimy przez korytarz, dostajemy się do lustra i wracamy na pierwsze piętro, no parter, tak, nieważne. Idziemy schodami do góry i kierujemy się do progress roomu. Progress room był tu ewidentnie zaznaczony, to jest progress room i tam jest lustro. Przejdziemy przez lustro i bierzemy dziecko z kołyski na środku pokoju. Na środku pokoju dziecko nie leży w kołysce, jest zaczepione na jakimś kurwa czymś i nie da się wejść w interakcję z tym. I to jest w sumie tyle, nie? Jakby co więcej. Najpierw to lustro, a potem dzieci po kolei, inaczej nie da rady. Co? Nazwałem walenia twoimi... Jakiego walenia? O jakie walenie chodzi? Najpierw to lustro, a potem dzieci po kolei, inaczej nie da rady. Dzieci po kolei? Jest więcej jak jedno dziecko tutaj. Okej, czyli muszę, tak jak Ozylias mówi, muszę iść do tego tam, gdzie... Tam, gdzie w sumie byliśmy. Co po tu w ogóle? Tak, przechodzę koło tego cały czas, to sobie jeszcze zerknę, co tam było, nie pamiętam. Klucz jakiś, dobra, walić to. A właśnie, tu jakiś klucz i co? I dupa. Tym kluczem nie otworzymy? Też nie. Bo tu są po prostu drzwi zamknięte, których nigdy nie otworzyliśmy i tyle. Też jakieś drzwi zamknięte. Dobra, słuchajcie. Zgubiłem się. Nie pamiętam, gdzie ja chciałem iść. Chcę iść do magazynu. A tu byliśmy? Aha, tu było to. Też donikąd. Schody, wszystko zamknięte. Ale lampkę sobie włączymy. Gdzie ten pieprzony magazyn jest, no? Tam nie, tutaj zawsze było tak. Czemu wszystko jest pogaszone? Ja. Tutaj wiem, że musimy wejść. O właśnie, potem, ale najpierw magazynek weźmiemy. Tu jest magazyn. I weźmiemy ten łom, no bo w sumie... Ja wiem, że się to znajduje w magazynie, a potrzebujemy łom. I potrzebujemy to wyłączyć, dobra. Te drzwi się zamykają same, no. A
co potrzebuję zrobić pod tym, w tym lustrze? To jest dobre pytanie. My tam byliśmy, tak? My mówimy o lustrze, które jest przy łazience. No i tutaj, aha, czyli tutaj, tak, tej babie tu muszę oddać dziecko i pod krzyża weźmiemy wtedy tego. Tutaj gdzieś powinien być wtedy to ostatnie. Czyli księżyc. Tak. Dobra. Teraz tak, oczywiście, że tu wszystko musiało pogasnąć. Dobra. Zgaduję, że klucze są w szufladach, których nie otwierasz. Naprawdę? Kurde, ale to otwieranie tego wszystkiego to jest masakra. Znaczy tak jakby założyłem, że w tych szufladach w sumie za bardzo nic nie ma. Też może faktycznie w jednej coś kiedyś znalazłem. Na ciemno tu w dupie. Unikaj zbyt długiego przebywania w ciemnościach. You don't fucking say, ale wszędzie tu jest ciemno. Kurde, znowu tam jest, no. No i co ja mam ci, babo, teraz zrobić, no? Ewentualnie tędy mogę pójść. Tutaj jest to, widzicie? Jest ta puszka, którą tu zrzuciłem. No okej. Okay. Dziwny układ, no ale... W domu, ale co ja poradzę? Ja pierdolę, znowu tu była. Nie jest śmieszne. Tu też pozamykane. Nie no, mogę próbować otwierać te wszystkie szuflady, ale... Coś mi się nie widzi. Ho, ho, ho. Tu dopiero... O, fajnie! Dobre szuflady przesuwają mnie. A to co? Czekoladę w proszku, pycha. O, kurwa, zajebiście. Chuj, to otwieramy wszystkie szuflady w tym momencie. Ta się coś zacięła. Tu nie ma nic. W piekarniku też nic. Tego nie można użyć. Świetnie. Otwieraj te wszystkie szafki. Nawet nie wiem, w którą stronę. Ale dziwnie się to otwiera. Jeszcze jak ktoś tu wejdzie, pomyśli, że jakiś duch tu jest. No nie, nie, ja sobie tylko wszystkie szafki w domu otwieram. Szukam pierdół. Bo może akurat są. No, nie klikaj, nie bawię się. Schody na górze, naprzeciwko masz łazienkę, w głębi są drzwi, po prawej stronie od tych drzwi powinno być przejście, musisz tam iść z nianią w łapkach. Nie mam pojęcia o tej grze, więc nie wiem, czy z tymi szufladami to prawda, lustro w łazience trzeba zrobić. Okej. Okay. Dobra, ale jeszcze patrzę na te szuflady. Tutaj nic nie możemy zszufladzić. Tutaj też nic. Tu się nic nie da zrobić. Dobra. Okej, teraz tak, schody na górze. Na górze naprzeciwko masz łazienkę. W głębi są drzwi, po prawej stronie... Tak, 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 to wiem. To lustro. I tu muszę wejść... No cały czas tutaj zamyka mi tą... Ja to celowo otwieram, żeby, wiecie, mnie nie zaskoczyła, no i tak to... Okej, okay, i tu muszę wejść z nianią w łapkach. Okej, okay, teraz działa. Czemu wcześniej nie działało? Przecież byłem tu. Odpalałem to tutaj wcześniej i nie było tak. W ogóle wcześniej tego komunikatu nie było. Boże, mój największy wróg! Godziny na zegarkach analogowych.
A tu jest piąta. Tu jest jakieś za 15, 11. A tu jest kurwa, która? W pół do siódmej, znaczy za 15, 7. Dobra, no to piąta jest tu. O to chodziło. Czyli teraz północ. Teraz trzecia godzina. To trzecia jest tu. Teraz siódma. Tu jest siódma. I trzecia jest na wprost. Okej. No i dobra. Czemu wcześniej ten komunikat się nie pojawiał? O mój Boże. Czekajcie, okej, jestem w jakimś, znowu jakimś jelicie. Poroniec, no. Zagadka jak w ZMC, gdzie trzeba było iść w stronę światła. Ej, nie, to wszystko spoko, ale my już byliśmy w tym pomieszczeniu, byliśmy z tą pieprzoną nianią. O, proszę bardzo, gdzie my jesteśmy? Obok tego dzieciaka. Byliśmy tutaj, robiliśmy to i kurde, kryształ powiedział, ej, a zrób tak. I ja tak zrobiłem i gówno to dało. A teraz się okazuje, że trzeba było to zrobić. Tylko, że wcześniej nie działało, a teraz działa. Fajnie. Okej. Czy właśnie cały dom jest w tych jelitach? O, chyba. Jesus. Okej, to jest kuchnia. Myślicie, że znajdę tutaj tą czekoladę w proszku? Tu jeb. Krew w proszku. Nie, nie ma, dobra. 3:33. Ej, ty, mogę teraz wyjść tymi drzwiami, co normalnie one są zamknięte? Okej, ale tam jest jeszcze... Słyszę dziecko za tymi, ale... A, i to będą tutaj te drzwi. Ale fajnie by byłoby, jakby tych kłódek nie było, to byśmy bardzo szybko mogli przechodzić po tym mieszkaniu. Ja pierdolę. Okej. Tu wręcz czasoprzestrzeń się tu widzę zakrzywia, jest tak źle. Aha, tu wszystko płonie. Okej, korka do gramofonu. Na paliczkę nie ma pusta. Nie mogę jej... A, nie możesz schować przedmiotu, bo się i tak na chuja ci przyda. Okej. To są te drzwi, których się wcześniej nie dało otworzyć, chyba? Nie, to są te drzwi, którymi ja wychodzę za każdym razem. Znowu wszędzie musi być ciemno. Ale dobra, mamy kartę do gramofonu. Ej, jest. O nie, dobra, włącz to. O, ciemne, cholera. Tu niestety tak średnio z tym prądem jest. O, dobra, tu można to. To już wyłączę. Teraz mogę tutaj. Brakuje korbki, no to korbkujemy. Montujesz korbkę i co będzie dalej? Ale tutaj jakieś te... Dziwadła zostały. Gramofon, na którym można odtwarzać muzykę. Fajnie! Czy ja gdzieś znalazłem jakąkolwiek muzykę tutaj? Tak bez muzyki? No nie wiem, co ten gramofon miał zrobić, no. Wiem, że płytę trzeba włożyć, ale... Okej, czy we związku z tym... Myślicie, że teraz to dziecko będzie się magicznie znajdować w tej? Tam, gdzie powinno, czy nie? Ej, w ogóle kłamstwo jak cholera, nie? Kryształ mówił, że to już blisko.
Nikomu nie wolno wierzyć. Ja tych żarówek noszę dużo. Może po prostu weźmiemy sobie, na razie zrobimy to tak i zamiast tych żarówek, nie wiem, wezmę się ze świeczkę. Okej, dobra. Okej, teraz idziemy oddać krzyżowi dziecko. No dobra. Jak tam wrócić teraz? Czy tędy przejdę? Nie, to jest inne lustro. Chyba przez dziurę w podłodze znowu, nie? On tak będzie chyba najszybciej. Tak, ale ja teraz szedłem tędy. No, i widzicie, te łańcuchy tutaj są. A tu byśmy przeszli do... To jest w kierunku holu, a to jest do kuchni przejście, no. A tak to musimy się pieprzyć z zubażeniem naokoło. Dobra, okej. Tutaj musimy przejść. Co? Rozpij co? Babce na czole żarówkę, żeby dostała raka. Myślę, że tak to zadziała. To musiałbym te, no musiałbym jakieś płyty gramofonowe, ale właśnie pytanie tak, bo ja tu rozwiązuję te zagadki, a jeżeli się skończy ten rozdział i zacznie się następny, to co, cały dom się zresetuje, czy się okaże, że po prostu wiecie, to wszystko co tu robiłem, częściowo już zdążymy odblokować. Cholera wie tak naprawdę, nie mam pojęcia jaką formułę ma ta gra, ale teraz te krwawe pnącza są wszędzie i to chyba w końcu oznacza, że dobrze, że jesteśmy na dobrym etapie, że musimy wziąć to dziecko stąd. No i teraz dziecko jest w kołysce, no. O, dzieciątko. Trzeba obu rąk. On zostanie przeniesiony. Może jaka malizna jeszcze tak zgięta. Okej, okay. Jakby patrząc na to, jak bardzo jest w dziwnej formule i się nie rusza, to... Okej, okay, ale się odezwało. O, łom, znajduje się teraz w magazynie. Proszę bardzo. Jedno dziesiątko, ale to takie, wiecie, jakby urodzone dopiero jeszcze. Nie wiem, czy ja dobrą rzecz robię. Okej, okay, rusza się to dziecko przynajmniej. Właśnie ja nie wiem, co tam się stanie, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć. Sam Jezus powiedział, Boże, coś ty właśnie odjebał. Okej, nie, ona płacząc zabrała to dziecko. Tylko się dzieje w tej czarnej masie. No właśnie, my tego nie widzimy, ale na razie nie wygląda to źle, nie? Okej, dziecko doniesione. To teraz zabawka tylko do góry. Jest progres, jest dobrze. Pytanie, co teraz się stanie, jak zaniosę to... Możesz pierdolić się na ryj. Idzie w chuj. Głupia baba, no. Żarówka nie jest przepalona. To dlaczego się nie świeci? Ej, no po prostu ona tam będzie stać. Okej, muszę chyba wejść do lustra i wyjść, bo kurde, nic to nie da innego. Ona wiecznie tam stoi teraz, po prostu gdzieś w okolicy, chyba się albo przed drzwiami frontowymi, to jeszcze nie ma biedy, bo... Okej. A jak nie, to w takim razie idziemy. Idziemy tędy. I co, znowu będzie po lewej? Ha, nie ma jej. No i widzicie, to są te drzwi. To co widzieliśmy, byłoby tak łatwo się tutaj przechodziło. Ale ta jędza musi nam wszystko pozamykać i jeszcze stać. No, chyba kółko zrób po domu.
Znowu byśmy przeszli łatwo. Co ja miałem zrobić? Tutaj miałem iść. Jeez. Proszę bardzo, jest. Zapisywanie. To dobrze. To co teraz? To włączyć jakoś? A, dobra, dało się kliknąć teraz, okej. Klucz. Z kluczem wiolinowym. Fajna karuzela. Odpalasz dziecko, na siebie rozkręca i spada. O jest. Krzysztof mówi, że niedużo ci zostało, bo wierzył w ciebie. A, no dziękuję. Klucz z kluczem. Jest płyta winylowa, czyli znowu do piwnicy teraz. No dobra. Tak, klucz wanilinowy. I znowu do piwnicy. Kurde, czy tu jest gdzieś? Tu jest włącznik światła. O, właśnie coś się przepaliło. To się przepaliło? Nie, ta się przepaliła. A, czekajcie, to tak, to tak. Okej, dobra. To mamy. Ajdź! Znowu musimy tędy przejść. To tempo naszego bohatera to jest... Czemu tu nie ma fast travela w tej grze? No, jakby wiadomo, to świat grozy i w ogóle, nie? Ale że nasz bohater tak musi powolnie chodzić, to już jest troszeczkę przegięcie. Klucz z kluczem do kluczowego przedmiotu, tak, to prawda. Dokładnie tak wkręca się żarówki, tak. Wcielam tą żarówkę w ciebie, jest, tak. Dokładnie tak. Idziemy do drzwi. Proszę. I mi się podoba, że zawsze to lustro tu jest ciemne, a teraz jak się obrócimy, to się okazuje, że jednak nie, że jednak tam są drzwi. Proszę, płoszę winyla. Wiem, kurwa, co to jest. Położyłem tu, nakręci, dawaj, no. Stąd dochodzi ta muzyka. O jebańce! Jak cudownie, Boże! Oh shit! Cudownie. Bardzo mi się podoba ta lokacja. Piękna jest. Ja myślę, że to tutaj z tych drzwi coś słyszę? Nie, tam gdzieś. Mogę tu otworzyć któreś z tych drzwi? Słyszałem jakieś potwora. W DMC3 są takie rzeczy? Znaczy to jest ogólnie... To tutaj to jest nawiązanie do filmu Labirynt z Davidem Bowie. Labirynt? Czy jakoś tak się to nazywało? Okej. Okay. Pytanie tylko, gdzie ja mam pójść w ogóle? Tego nie wiem. Zostawiam albo te drzwi, albo coś wyżej, ale... Gdzie tu, jak tu pójść wyżej? Dobra, tutaj są jakieś takie... Schodzisz z czawidze. Długie.
Okej, szufladę nie mogę dotknąć. Przez to nie przejdę. No tam gdzieś mnie to wzywa. Jak wyjść wyżej? Tam jest w dół. Tutaj to nie bardzo. Tu też nie. No już tak są pogięte te schody momentami, że... Teraz skminiłem. Muzyka gra, jeżeli dobrze idę. Jeżeli źle idę, to muzyka się psuje. O, a tu sobie pani tańczy. Wydaje mi się, że muszę iść do góry, bo z góry słyszę tą muzykę. Tylko wiadomo, że to jest jebany labirynt. Ale chyba odnalazłem w miarę dobrą ścieżkę. Jeżeli się zgubię, to ta muzyka się po prostu pieprzy i słychać jakieś takie dziwne pomruki. Chyba tędy. Jesus. Tam ktoś stoi i widzę lustro. Okej, to jest zła droga. Okej, pierwsze drzwi, które mogę nacisnąć. Nie dało się szuflad. Klikałem wcześniej szuflad, nie dało się. Okej, teraz mamy labirynt łóżeczek. Okej, okay, takie lokacje ja uwielbiam w grach horrorowych właśnie. Okej, okay, nie da się zapalić, ale samo się zapaliło, to dobrze. O nie, wchodzimy w jelita czyjeś. Chore i niepokojące. No właśnie jak jest tak, wiecie, wszystko pogięte, pomieszane, przeciwko grawitacji i tak dalej, nie? Ściany stają się sufitem, podłoga ścianą i tak dalej. Tyrolska na ścianach, no to prawda, no to już nie do końca. Lubię, ale właśnie tak jak ten labirynt, czy tutaj początek tego korytarza z tymi łóżeczkami, fajna sprawa. O, popatrzcie, gdzieśmy przyszli! Do tego pomieszczenia z trzema obrazami. W końcu. O, jest i stara baba z Radomia. Też na długi kij jedzie, bo się oczka świecą. Nie no, w takim przypadku po prostu kobietę powinni oddać do jakiegoś zakładu i tyle, nie? Ja się nie nadaje w takim stanie do zajmowania się dzieckiem, nie? A, i postanowiła się po prostu powiesić jeszcze. Jeżeli ona zasztyletowała swojego męża i postanowiła się powiesić, a tak to na razie wynika, no to co się stało z dzieckiem? No musiałby je ktoś odnaleźć po prostu. Ale że to nie jest mieszkanie, tylko dom, to... zacięło się. Okej, otworzyło się. Okej. Czy to jest nasza sypialnia? Czemu się tu wszystko zamyka? Dobra, to jest sypialnia, ale wróciła do normy. Okej, mamy... 1, 2, 3. Tak by jednej brakuje?
A i to oni są. Tak, mogę użyć do odsłuchiwania kaset. Jest jakieś dziecko. Dobra, upuść to. To jest zapalniczka. No i dobra, no i co teraz? Czy to oznacza, że skończyliśmy jakiś rozdział? Usterko. Okej, okay, znajdujesz przedmiot związany z postępem, będzie co? Aha, i teraz do tego punktu postępu możemy pójść. Koniec rozdziału Dolores, rzeczywistość pozostaje w tyle. Znajduję kasetę wideo. Granie mogę wykonać, dobra. Koniec rozdziału, kończenie rozdziału to jeszcze nie koniec. Ponownie zbadaj dom, odkryjesz nowe przedmioty kluczowe, które otworzą nowe przejście, odwiedź pokój postępu, by przekonać się, jak ci idzie. Możesz teraz rozpocząć nowy rozdział. Okej, okay, dziękuję. Okej, okay, a mogę tu światło włączyć? Okej, okay, da się. Fajno. Dobrze. Zapaluj najlepiej światła wszędzie, gdzie się da. Okej, okay, ale skończyliśmy rozdział, także jest nieźle. Nie zaczynamy nowego rozdziału. To tyle, ile zrobiliśmy na teraz, jest naprawdę super. To sobie zostawimy. Tak mi się wydaje, że jednej kasety chyba jedną kasetę przegapiliśmy. Aha, tu jest wyjście na do góry na ten. Faktycznie, myśmy tędy przeszli pierwszy raz do tego pomieszczenia właśnie przez tą rewizję w dachu. Ale się postanowiła stamtąd powiesić. Czyli tak naprawdę ona zostawiła tu dziecko, wyszła na strych i ze strychu się powiesiła tutaj. Jedne dzieciątko. Nie wiem, co się z nim stało. Mam nadzieję, że ktoś jednakowo już znalazł i uratował. Zniknęły też wszystkie lustra, widzę. Dosyć ciekawe. No, tu wcześniej było lustro, okej, czyli po prostu rozdział Dolores zakończony i wszystko zniknęło. Zobaczyć, jak Song of Horror będzie kontynuować za 3 lata. Ej, nieprawda. Nie, po prostu następnym razem sobie pewnie pogarniamy. Okej. To jest to? Aha, to jest ta czekolada. Aha, i to są drzwi do piwnicy. No tak, bo to jak mówiłem... O, popatrzcie, kolejna kaseta. Kaseta wideo. Dobra. No to są drzwi do piwnicy. I teraz możemy w końcu zejść normalnie do piwnicy. Jest tu jakieś takie... O. I tu jest magazyn. Proszę bardzo, młotek, łom, wszystko jest. A tu nie ma lustra, tylko jest szafa. Dobra, kurde. Zostaw to tam, dobra. Teraz warto wszędzie zaglądać. Tak, tak, dokładnie, poza tym, poza rozdziałem. Kula, wiem, że rozpocznie następny rozdział. Zatem na razie zostawiamy. Ale możemy ogarnąć te kasety wideo w tym wypadku. Jest tu też możliwa spora możliwość oglądania. Dobra, zapiszmy sobie tu grę. 25% mamy, 4 godziny. Ej, no słuchajcie, czas przejścia tej gry jest wyliczony na 6 godzin. To jest jakaś po prostu bzdura. Dawaj kasetę. Cały czas jest 3:33, okej. Okay. Chuj, nie tak powinienem chyba zrobić. Speedrunning. Nie, ja mówię o... Ja mówię, słuchajcie, o tym, co ten. Było normalnie na tym. Na How Long to Beat. Jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, no jest jakaś kaseta z wizyty na plaży. I zamknięte drzwi. Żeby się kojarzył jak ten, jak w Escape Roomach jesteś, to czasem tak właśnie ten. Zależy jak to gra, ja mam gameplay, który trwa 5 godzin. No tak, no ale jeżeli wiesz wszystko, no to tak, wiadomo. A takie chodzenie, eksplorowanie, zastanawianie się. Gra nie jest łatwa i nie mówi nic za bardzo.
Okej, po prostu są sceny z tego domu. Okej, czy czemuś to służy, że po prostu pokazuje lokację i tyle? Okej, zaczęło się od nowa. Znajdujesz kasetę wideo. Wow, naprawdę niemożliwe. Nie, żebym sam ją tam wsadzał. Okej, która to była? Powinna to być teraz ta, tak? Zbadaj. Indifference. Dobra, czyli to powinna być ta. A teraz tam powinniśmy dać tu. Ta, no, taki jest też ten typ tej gry, że po prostu chodzisz i nie wiesz co robisz tak naprawdę, no. Dobra, no i zobaczymy sobie. Okej, no są dalsze kadry po prostu z tego naszego mieszkanka, z tego domu i tyle. O, tu jakaś dziura. Nie wydaje mi się, żeby to było coś istotnego. Takie po prostu kadry. Okej, trzymajcie się tam, hunta noc. Dobra, wyciągamy to gówno. Nie potrzebuję tego. A idzie z tym. I zostawiamy sobie to. Świetnie, dobra. Ogarnięte. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą gierkę.